I witam was serdecznie z tej strony Kinezyna, a my powracamy do Destiny's Path of... nie... Stories, Destiny... Dobra, w każdym razie, że nie będę się męczyć, ale do przygód Reyardo musimy porwać... jego dawną przyjaciółkę ze szkoły. Jesteśmy aktualnie właśnie w mieście, które ona opanowała. O, tu leży już zabity kruk. Ale też i pełno zabitych królików. Spoko, ta walka odegrała się beze mnie. Znowu miecz, którego ja nie mam. Spoko. Tylko, że nie mamy takiego miecza niestety. O, tu jest ten cały oczek. Nie odwracaj się! Spoko. Jednego już nie ma. Jeszcze drugi. O, bo teraz sens. Może by się przydało do tego lodowego miecza, ale aktualnie nie ma tu żadnego workbenchu, to... Wow, cześć. Cześć, panie oko. Wow, nie. Ale oberwała mnie ładnie. Na szczęście nie zabił mnie, że tak powiem, momentalnie. Czy mogłabym ich unikać, ale w sumie bez sensu. Skoro ja się mogę ich po prostu popozbywać. W ten sposób się nie narażam na żadne... na żadne niebezpieczeństwo. Tak naprawdę. Nawet nie muszę ich unieruchamiać. Tak naprawdę. Bo jestem w stanie się ich pozbyć nawet po prostu. Tu stoi ktoś w pelerynie. So, what's this plan of yours? Use me as bait. A, to jest Lapino. And the Outlander, slightly complicated plan that involved geese, a net, setting the far fair a little bit on fire, Lapino dressing as an old blind toad, and Renardo hiding inside. Nie ma czegoś łatwiejszego? Łatwiejszego znaczy się? What could possibly go wrong? Thought Renardo. Renardo, właśnie. Wiecie, jego plan bardzo mi się podoba. Oh, this is gonna be fun, said Lapino, as he ran to go set up his marvelous plan. Spoko. O, mamy tutaj... I need more materials, thought Renardo. Spoko, ale chyba nie mamy za bardzo dużo więcej materiałów. Co tu jest potrzebne za miecz? Jakiś taki inny. Dobra, tych żadnego nie znalazłam nadal, prawda? Oczywiście, że nie. Miecz. Nadal nie mogę ulepszyć. I nadal nie mogę żadnego zbudować. Trochę to smutne. Tak szczerze. Liczyłam, że może coś uda mi się zbudować. Tak, nie mamy ani jeszcze żadnych. Tak, ja się muszę trochę też przed nimi chować, że tak powiem. Wow, a może jednak... Wow, panie. Trochę ich tu dużo! Troszeczkę ich nawet więcej niż dużo. Trzeba się trochę... Okej, to było bardziej intensywne. Ale dałam radę nawet bez żadnego, że tak powiem... uszczerbku na zdrowiu. Renardo felt
dubious about the whole plan. With every step, he was waiting for it all to go horribly wrong. Co ty, pójdzie dobrze? Peppino's idiotic plan worked. Zenobia's ravens ran off after the geese. The net dropped, and Renato jumped out of the watermelon and put his sword to Zenobia's throat. Renato, she said. Are those new scars? They look good on you. You never return my velvet jacket. It was my favorite. You look stupid in velvet. Oh, what does an imperial princess know about style? Oh, get a room, you two, said Latino. But the fleet was coming on fast, so they put Zenobia on the Farfarer and took her east over the Nexus. She'd vanished from Swordfu School, from his life, without even saying goodbye, without ever telling him she was the Emperor's adopted daughter. Ah, Lapina was right, Renato thought reluctantly. She knows things. She recognized his look. You're taking me to the interrogators, aren't you? She said, wide-eyed. And then she jumped, with horror. Renato saw Zenobia plummeting. Then he saw the Nexus below them. Cats always land on their feet. Ah, she'll head for the Imperial Outpost, yelled Lapina. You have to catch her. Tak, musimy ją złapać. Łatwo powiedzieć, mój drogi kolego, z króliczymi uszami. Ale skoro mamy ją złapać, to ją złapiemy, no. Cats can run faster, but foxes can run longer. If you ran, he could head her off before she reached her minions at the outpost. Well, he did love a good chase. Tak, w ogóle ładna lokacja. Są tu takie jakieś kryształeczki, które można rozwijać. Oczywiście. Na pewno nie pogardzę rozbijaniem kryształków, bo tu mogą być różne ważne rzeczy. Do budowy miecza i do... Chociaż życia akurat w tym momencie nie potrzebuję, ale wiecie jak to jest. A nuż by była jakaś... ruda. Właśnie. Nawet widzicie, narrator komentuje na temat tego, że rozbijamy różne rzeczy. Teraz nie wiem, czy ja mam iść tam, czy tu. To jest właściwie dość dobre pytanie. Wow! To się wszystko zapada. I tak w sumie chyba... Nie wiem w końcu, w którą stronę miałam iść. Ale już poszłam w tę. Skoro już w tę poszłam, no to... Po ptokach, bo nam się zapadły... Platformy. Wow! Halo, dzień dobry, kim pan jest? Spoko. Okej, już oberwałam. Wow, dobra, bez... Zamyśliłam się. Niedobry pomysł zamyślać się w trakcie walki. Wow, ale mi równo, a ja mam życie już mało. Dobrze, że tam... O właśnie, tu są jabłuszka. Znaczy, ja nie wiem, czy to są jabłuszka, gruszki bardziej niż jabłuszka. Ale w każdym razie coś, co je... ma życie. Więc zaraz możemy je uzupełnić. To się dość szybko to życie traci generalnie w trakcie walki, jak się przypadkiem tutaj... a ja się mogę tu... A, dobra, tu było do złapania się. Cześć, nie wiedziałam, że to jest teleporter? Okej. Gra... Znaczy, generalnie zaczynam chodzić... ścieżkami, których sama nie wybieram.
what they do to her. Maybe it didn't have to end that way. Maybe he could talk to her. But after all, there were worse things the Imperials had done to friends of his. No okej. Zbliżamy się do miejsca, gdzie się ukrywa nasza koteczka. No ja nadal nie mogę zrobić miecza. Och, brakuje mi jeszcze 3 rudy. Tak szczerze, to mało tej rudy się znajduje. Tak naprawdę. Rozbiłam wszystko, co się da i... Tak, dobrze jest też rzucać ich na innych. Jeszcze tam są. O nie! Ja bym się chętnie go pozbyła, zanim on mi te zaklęcia będzie w ogóle rzucał. Dobra. Poszło nawet sprawnie. Renato reached the outpost. The Imperials there were no match for him. Soon after, Zenobia limped up the path. When she realized he was already in front of her, she didn't even try to run. Oh, you left without saying goodbye. Again, he said, please. You're enjoying this a little too much. She said, shaken. Oh, spare us the chit-chat, would you? Said Lupino as he shackled her hands so she couldn't throw spells. She knows all his plans. All the way back to the Farfarer, Lupino nagged Renato about how the interrogators would pry all the intel out of Zenobia. How that would turn the tides in the imminent battle. All they had to do was take her to the rebel's secret base. Renato didn't like to think about what the interrogators would do to her. Couldn't he just talk to her? Dobra, wiecie co? Pójdę tą drogą, że jednak to jest zbyt okrutne. I... Myślę, że możemy z nią po prostu pogadać. As they pulled away from the Nexus, Renato could see the fear in Zenobia's eyes. I can't take it to those creatures at the base. He whispered to Lupino. Ah, you've gone soft. Soft in the head. We captured her for what she knows. I'll take her to the mountains. Tell all the horrible things the Emperor's done. Yeah, believe me. She'll turn. And he turned the wheel. The hell you will! Shouted Lupino, and he grabbed the wheel back from him. The two of them wrestled for control of the ship. It shot off like a mad sparrow. Suddenly, Renato was falling. Oczywiście, jak się to skończyło? Bitwą o koło i... Renardo spadł ze statku. When he came to, Zenobia was standing over him. Why didn't you take me to the base to be interrogated? She demanded. Do you know what's left of people they interrogate? This is some trick, isn't it? To make me fall for you again. Well, I won't. Oh. Go on then. Scurry back to your ravens. I can't stop you. But strangely, she didn't. As Renato set off to find the Farfarer, she followed him, keeping just out of sight of the ravens. Spoko, jednak za mnie poszła. Miło wiedzieć, że od razu się na nas nie wkurzyła, tylko jeszcze jest w stanie przemyśleć to trochę. Who needed bridges anyway? Tak naprawdę. Okej, okej. Nie, nie, nie. Choć tak, bo trzeba się go pozbyć naprawdę jak najszybciej. Bo te jego czary są zabójcze. Spoko. To by było na tyle.
jeżeli chodzi o kruki tu w tym momencie. Nawet za dużo zdrowia nie straciłam, co jest miłe. To w ogóle wygląda jak miejsce z dużą ilością porozbijanych statków. Co ciekawe, co się stało z Lapino, czy on został na statku? Bardzo możliwe. Tu bym mogła użyć lodu. Znaczy lodowego miecza, ale nie mam lodowego miecza. If only he had some way to break the ice. Or convince it he was a friend. Tak, nie mam możliwości nic zrobić. Dobra, walka mi idzie w sumie coraz łatwiej, bo się wkręcam już w to czasem. Teraz by dobrze było znaleźć tego, wiecie? Ołtarzyk. O nie, tam było... Ach, nie, dobra. A mogę wrócić? Mogę wrócić? Hej. Chciałam wrócić. Jest szansa? Nie bardzo. O nie, 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 nie. Tutaj panie, panie. Tak, wow. I proszę bardzo. As Renato stopped to sniff the wind, Zenobia came up, still mad. Did you really think you'd just talk me into betraying my father? Oh yeah, sure. That was exactly my plan. Then why aren't you even talking to me? Because I've never talked you into anything in my life. They're gonna court-martial you for letting me go. He caught a whiff of the Farfarer. Wet rope, tar, and a cask of Scobel ale he'd spilt last year. It was that way. Spoko. Kobieto, ty się tam tak nie ekscytuj. Czy mogę iść jeszcze tam? Niestety. Nie ma szans. A tam była skrzynka. Skąd ja mogłam wiedzieć, że akurat idąc tędy idę dobrze, a idąc tam idę źle? This would be the perfect place for a tic-tac-toe board. Wow, idziemy wysoko. Śnieg się tu sypie. Generalnie. Czyli w ogóle jakieś skrzynki? Ja nawet nie wiem, jak się do nich dostać. Wow, bardzo, bardzo wysoko polecieliśmy. Dużo bardziej niż bym się nawet spodziewała. Renato wondered if he should have taken Zenobia to the rebel base for real. Maybe she wasn't playing him after all. After the bleak talk about the Emperor's dark secrets, he was regretting his suspicion. Czy to się tam zapala? Trochę tak. Trochę wszystko się zapada, ale chyba nie może mi nic to zrobić. Statek. Ty nie znasz? Sure enough, the Farfarer. A właśnie, bo my szukaliśmy naszego statku. Zapomniałem, że on się tak nazywa. Zenobia caught up. All that kid stuff in Swordfu school. Look, you know, that's the past. We're adults now. We have duties to other people. We have destinies. What are you talking about? And you are the most arrogant, slow-witted, light-fingered, mercenary, immoral, reckless. Run away with me, said Renato, and he realized he meant it. Just like that, she demanded. I will, if you will. So she kissed him. And it was the best kiss he'd ever had. They held hands as they boarded the Farfarer. Renato felt light-hearted, like the winds that were playing the rigging like a balalaika. But Lapino, I need to go back to Lapino, he said, suddenly realizing he could have been captured. A prisoner. He's not. How'd you know? He saw something in her eyes he didn't understand. He fell, didn't he? Into the abyss. She looked away,
wouldn't answer. But then a bolt smashed through the Farfarer's keel. The broken ship plummeted out of the clouds. Wow, czy my znowu spadliśmy ze statku? Przepraszam bardzo, skoro my ciągle przeżywamy spadki ze statku, to Lapino również mógł przeżyć. Prawda? Tak mi się wydaje. Renato picked himself off the deck. They were alive. We have to get to my private ship, she said. Do you trust me? I guess I must, he said. You go on ahead. Clear the path, she said. I can't kill my own soldiers. He wanted to say that he didn't trust her, that he had no idea what he was getting into. But he had no choice, did he? He was following his heart. That's what it means to be a hero. You had to follow your heart. No okej, okay. Myślę, że to jest dobre miejsce, żeby znowu to zakończyć. Co nas czeka dalej? Zdobyliśmy dziewczynę, ale to jeszcze nie koniec. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że będziecie z niecierpliwością czekać na następny. A ja was, moi znudzeni wędrowcy, pozdrawiam bardzo serdecznie i do usłyszenia. Cześć!